I knew him as Solas. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny. Depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solas imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solas wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do pierwszego filmu z Dragon Age Straszy Zasłony. Jest to RPG akcji w świecie fantazy, ale wy to raczej już wiecie. Wiem, że premiera była 2 dni temu, ale no nie, miałem dużo pracy, nie było jak nagrać filmu na czas. No ale mamy teraz weekend, więc postaram się mocno bombardować odcineczkami z tej właśnie gierki. Tak jak zapowiadałem, nadrobimy to. Co do tego tytułu są ogromne oczekiwania, ponieważ poprzednia część, która wyszła w 2014 roku, Dragon Age Inkwizycja, była grą roku. 10 lat później mamy nową, czwartą, nie licząc dodatków, już część. Muszę się przyznać, że nie miałem przyjemności grać w poprzednie odsłony. Jakoś tak wyszło, no ale budowanie postaci i tak będzie od początku. Gry zresztą robią teraz tak, żeby każdy czuł się komfortowo, sięgając po jakikolwiek tytuł czy jakąkolwiek część. Liczy się sprzedaż. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o szmal. Wracając do Dragon Age, myślę, że gra może pozamiatać przed wami jedna z największych gier tego roku. Możliwe nawet, że gra roku. Czy tak będzie? Nie wiem, tak tylko gadam, mam nadzieję, że gra urwie mi dupę, ale zaczynamy. Rodowód, wybieramy postać, czyli robimy personalizację. Oczywiście ja zrobię oś czasu na dole, więc jeżeli ktoś będzie chciał to pominąć, bo to potrwa pewnie z 10-15 minut, to jak najbardziej może tam do przodu, do początku gry. Dobra, mamy elfa. Potomkowie starożytnego imperium, które upadło. W przeszłości spychane na margines, niektóre elfy walczą o lepszą przyszłość dla swojego ludu, badając zapomniane cuda swojej cywilizacji. No, to mocna propozycja, elf. Kunari, to jest coś nowego dla mnie. Postrzegani z trwogą i zazdrością ze względu na ogromne rozmiary i siłę. Niektórzy Kunari żyją według ścisłych zasad z ojczyzny, a inni od pokoleń stanowią część różnych kultur. Rozumiem, że fajnie wojownika by było na niego zrobić. Tylko co do klasy, widziałem, że tutaj mamy łotrzyka, wojownika i maga. Ja chcę odpuścić wojownika z tego względu, że ja najczęściej wybieram wojownika. 90% w grach takich jak ta, że mamy wybór postaci, to ja w 90% wybieram zawsze wojownika, więc odpuszczę, zagrałbym kimś innym. Więc chyba ciebie też odpuszczę, kolego, ty byku. Człowiek, ambitna i dostatnia rasa, królestwa ludzi dominujące mocarstwa tej epoki. Alright, nie chcę być człowiekiem, jestem na co dzień. Krasnolud. Oj, krasnoludy nie mogą posługiwać się magią, ale całe Tedas drży przed ich umiejętnościami bojowymi. Aha, czyli krasnoluda też fajnie by było zrobić z niego wojownika. Czyli też odpada. W równym stopniu bystre i twarde krasnoludy nie śnią i nie władają magią, ale połączone są z ziemią tajemniczą, prawdziwą więzią. Dobra, to ja biorę elfa. Skoro tutaj bardziej na wojownika, Kunari, krasnolud, człowiekiem nie chcę być, no to no wybór prosty. Samo siadło, jedziemy dalej. Zestaw wyglądu, robimy wygląd. No chciałbym być mężczyzną, on jego. Mężczyzna, okej, dostosuj. Początkowe ustawienia, no to mamy początkowe. Kształt głowy, nie, no dobra, aż tak, nie, ja tak się w takie szczegóły nie będę wchodził, ale takie rzeczy jak jakieś blizny, cera, to tak, o to właśnie, cera. Chcę być blady. Chciałbym być blady. Ciepły, nie, chłodny. Chłodny, blady. Świetnie. Co mamy? Cera, bo on ma coś na twarzy. Coś ma na twarzy. Intensywność 100%, ilość 0%. Jakieś krosty ma.
Trądzik. Trądzik. O, to taki trupia twarz trochę. Podoba mi się. Co to jest? 33. 33 jest spoko. Dobra, nie ma co się chyba wkręcać w to za bardzo. 33. Uhuhu, jakby był prawie że martwy. Dobra. Czoło, nie, policzki, szczęka, podbródek, krtań, kształt czaszki. A dajcie spokój. Początkowe ustawienia. Bielizna. No, bieliznę to majciochy. A początkowe ustawienia? Nie, nie, nie wychodzę, bo skasuję wszystko, co ustawiłem. A tu jeszcze oświetlenie widzę po prawej stronie. Aha, no bo jakby nie było, będziemy, ten świat pewnie będzie duży i w różnych miejscach będzie inaczej światło padało. Dlatego takie rzeczy tutaj mamy. Dobra, bielizna, kształt ciała. Kształt ciała. To chyba nie ma znaczenia, tak? To jest tylko ciało. Trochę umięśniony. No wiadomo, nie? Fit. Siłownia siedzi. I trochę też masa. Proporcje ciała są spoko, zabarwienie skóry. No chyba, no tak, tak jak twarz, to o to chodzi. Oczy, kształt oczu, kolor oczu, brwi, rzęsy. Nie, nie, nic nie trzeba. Nos jest też wpyte. Usta są na swoim miejscu, uszy. O, uszy to możemy zobaczyć, bo to jest elf. Chciałbym największe spadochrony. Trójka jest na razie największa i piątka. No dawać mi trójkę. Ale ma te uszy. O, włosy, z włosami możemy się pobawić. Fryzura, kolor włosów, jak najbardziej. Zacznijmy od koloru. Ej, tutaj pierwsza propozycja biała, trochę jak Geralt. Jak go mogę oddalić, obrócić? A jest. No to jest elf, pasowałby mu te czarne włosy, ale jakbym mu ustawił czarne włosy, to ja bym nic nie zmieniał. Czerwone, niebieskie, zielone. Nie, no dobra, białe. Taki, że niby stary, nie? Nasycenie, jak najbardziej nasycone i jasność też jak najjaśniejsze. Tylko fryzurkę. Fryzurka jest spoko jak na elfa, ale też może zmienimy, co? Oj, tu widzę, spory wybór będzie. Będzie spory wybór. Nie będę wszystkich klikał, bo możemy sprawdzać sobie miniaturki. Bez przesady, tego jest naprawdę sporo. Może tak o... Stój i się nie ruszaj, proszę. Stój i się nie ruszaj. Ale mam wrażenie, że to są fryzury kobiece. Może później będą męskie? Ale ma irokeza. A jest łysy? Nie no, w sumie elf łysy nie pasuje. On powinien mieć chyba długie włosy. O Boże, ogólnie to by było dobre chyba dla krasnoluda taka fryzurka. Taka krasnoludzka ta fryzura. Otóż koniec? Taki kucyk całkiem spoko. Jak dla elfa maga, nie? To jest jeden z moich faworytów. Kurde, ale dali. Ej, tu całkiem normalnie wygląda. 64 całkiem normalnie. A nic zwariowanego nie robimy? No i ta podstawowa też była fajna. Ale... A jest łysy? Nie, to nie łysy, krótko ścięty. To nie łysy. Dobra, 64 chyba. Najnormalniejsza ta fryzura była. No dobra. Oj, nie zatwierdziło się. 64. 64! No. No i spoko. Kształt czaszki zostawiamy. Makijaż, nie robię makijażu. O, blizny i tatuaże jak najbardziej. Sam robię tatuaże, więc musimy go podziabać. Może na twarzy będą blizny, na ciele tatuaże? I tak pewnie będzie chodził w zbroi albo w jakiejś tam szacie, więc nie będzie widać za bardzo ciała. Chyba, że w jakimś momencie fabuły, nie? Gdy nie będzie miał tej zbroi. Na twarzy to blizny. O, są blizny, twarz. Jak najbardziej. O, tu jakieś poparzenie.
To niektóre to są po prostu wzory z blizn. Nie, tutaj fajne poparzenie miał, widziałem. O. Kolor? Nie ma zielonego? Taka zielona? Szkoda, że nie ma zielonego, bo jakby był zielony kolor, to taki jakby trochę zatruty. Ale czerwony nasycimy, jasność na maksa. Ej, słabo widać tą bliznę. Tu jeszcze jest intensywno. O, teraz. Dobra, teraz to ma. Ej, fajnie. Intensywność odbarwień na maksa, wszystko na maksa, gładkość na maksa. Kształt blizny, można zmieniać kształt. A, bo tu jest blizny na ciele, przepraszam. Blizny na ciele. Jakąś małą. Tu nie ma małych blizn. Na ciele będziemy mieli tatuaże. Dziabki, pyk, pyk. Nie twarz. Tutaj jest. Ciało do ciała, jak najwięcej tatuaży. Nie ma po prostu takiego garnituru z tatuażu, nie ma, nie ma. Tu jest ich dużo. Jakieś smoki są. Jest coś na plecach? Na pewno będzie. Jasne, że jest. No dobra. A, trzeba też zatwierdzić. Trzeba też, a wcześniej nie trzeba było zatwierdzać. 21, pyk, mamy to. Odwróć się przodem. Mamy naszego elfa. Dobra, wybierz. Akceptujemy zmiany. Stworzona postać. Fajnie. Jedziemy dalej, mamy teraz klasę. No właśnie, mówiłem, że wojownika odpuszczam, to odpuszczam. Jest jeszcze łotrzyk i mag. Polecę w maga, jak już jesteśmy elfem, to polecimy sobie w maga. Magowie i czarodziejki zsyłają furię zaklęciami, które palą, mrożą, rażą i miażdżą. Niektórzy rzucają czary z daleka, a inni stawiają na walkę z bliska. Dobra, jest mag. Tu mogliśmy chyba strój zmienić. To jak uczeń, uczennica. A gdzie moja postać? Czekajcie, bo to nie jest moja postać. Wygląd. Zmieniło się coś. No on jest mój. No, no. Bierzemy maga. W tej szacie. I się zmienił strój. Ale tu też. Oj, oj, za daleko poleciałem wstecz. Tej szacie. No i dobra, to jest historia, czyli frakcja. A, wpływa to na opcje dialogowe. Słuchajcie, mamy szarą straż. Rok należy do szarej straży, starożytnego zakonu wojskowego zobowiązanego zwalczać pomioty i inne potwory. Strażnicy przechodzą tajemne, ściśle postrzegane obrzędy, które dają im nadprzyrodzone moce w walce z mrokiem. No to taka podstawka, walka z mrokiem w stronę dobra, ale nawet na karcie po lewej stronie mamy wojownika narysowanego i to raczej jest przeciwko, jeżeli wybieramy klasę wojownik, tym bardziej, że wyuczona czujność, widzę, że jest napisane podstawowa obrona i zdrowie są nieco zwiększone, to jest typowo pod wojownika. Szukamy coś dla maga. Skaczący za zasłonę. Rok należy do skaczących za zasłonę. Ta grupa śmiałków bada ruiny starożytnych elfów w lesie Arlatan. Choć założyły ją elfy, przyjmuje każdego, kto ma dość odwagi, by zmierzyć się z odkształcającą rzeczywistość magią Arlatanu. To trochę w stronę magii, tym bardziej, że zadawaj nieco zwiększone obrażenia krytyczne i słabym punktom. Mamy narysowanego właśnie chyba takiego maga po lewej stronie na karcie. No i też w stronę elfów, ale tak średnio. Całkiem spoko, ale chciałbym coś lepszego. Coś lepszego. Smoki cienia. Rok należy do smoków cienia. Ten podziemny ruch oporu sprzeciwia się skorumpowanym władzom i niewolnictwu w Tewinterze. Pochodzące ze wszystkich środowisk smoki są zdecydowanie dać ludziom sprawiedliwość. Zasoby związane z swoją klasą regenerują się nieco szybciej. To fajne, podoba mi się. Tylko, że to bardziej chyba dla łotrzyka. Też łotrzyk jest narysowany po lewej stronie. Widzę, że jest 6 kart w ogóle. Czyli pewnie dwie bardziej dla maga, dwie bardziej dla wojownika, dwie bardziej dla łotrzyka. Tak mi się wydaje. No ale dobra, władcy fortuny, sprawdźmy wszystkie. Rok należy do władców fortuny, nieformalnej zbieraniny podróżników, łowców i poszukiwaczy skarbów z Rivanu. Rozrywkowi władcy są słynni ze śmiałych wyczynów i karkołomnych ucieczek.
okej. Powalaj wrogów z nieco mniejszym wysiłkiem, to nie jest na pewno dla maga. Żałobna gwardia. Rok należy do żałobnej gwardii. Ten elitarny zakon nekromantów zagłębia tajniki życia i śmierci oraz zajmuje się nieumarłymi w rozległej wielkiej nekropolii Nevary. Możesz nałożyć na cele dodatkowy efekt przypadłości. Ej, słuchajcie, to fajny taki mag nekromanta, taki elitarny nekromanta. Żałobna gwardia mi się podoba i też chyba taki ala mag jest narysowany. Antywiańskie kruki. Rok należy do antywiańskich kruków. Kruki sztylety śmigające w mroku, w bezlitości. To bezlitości zabójcy, którzy wzbudzają szacunek i strach jako owijani tajemnicą obrońcy Antivi. To jest bardziej dla tych, dla łotrzyków. Dobra, ej. Żałobna gwardia. Jasne, że tak. Podoba mi się ta żałobna gwardia. Historia. Obrońca zmarłych. Kiedy niespokojne duchy zagroziły mieszkańcom wielkiej nekropolii, Rok podjął zdecydowane działania, by ochronić żywych i umarłych. Odnaleziony jako niemowlak przez nieumarłych w grobowcu wielkiej nekropolii, Rok został wychowany przez nekromantów żałobnej gwardii. Wstąpił następnie do zakonu. Podczas wojny domowej między szlachtą nieumarłych, znanej potem jako Wojna Sztandarów, prowadził bohaterski atak na walczących przywódców rebelii. Ofensywa była udana. Zakończyła wojnę i uratowała wiele istnień. Jednak, że unicestwienie nieumarłych szlachciców wzbudziło kontrowersję. W obawie przed zemstą potężnych mocodawców żałobnej gwardii, Rok został zachęcony do udania się na jakiś czas w podróż. A tak, tak, potwierdzamy. To nasza karta. Zestaw ustawień walki. Aha, poziom trudności mamy. Baju, baju, w kupie raźniej, ahoj, przygodo, pod górę, koszmar. No to czytaj, bardzo łatwy, łatwy, normalny, trudny, bardzo trudny. I przy bardzo trudnym, przy koszmarze nie możemy już zmieniać w trakcie rozgrywki. Czyli przy tych czterech pierwszych można zmieniać. To słuchajcie, ja wezmę ten wyważony, zrównoważone doświadczenie, które w równym stopniu kładzie nacisk na walkę, skład drużyny i wybór wyposażenia. To jest poziom normalny, ahoj, przygodo. Jakby było za łatwo, bo za trudno raczej nie będzie, to wskoczymy sobie na podgórkę. Na razie zaczynamy za ahoj, przygodo. Imię. O kurde, imię dla maga. Jak wiecie, to zawsze daję sobie takie 5 sekund i wyrzucam randomowe imię. Rzadko to jest klocki. To będę... Xardas. Mój dziadek Xardas jest tam w górniczej dolinie, a ja będę tutaj. Xardas zostaje. W końcu to mag. Co dalej? Nazwisko musi zostać. Twoje nazwisko związane jest z twoją frakcją. Ingelvar. Xardas Ingelvar, jeżeli dobrze czytam. No głos żeński chyba nie, no dałem mężczyznę. I'm glad you're here. O, tu taki zachrypnięty. Zachrypnięty dobry ton. I'm glad you're here. Dobra, niech będzie średni. Jedziemy dalej, jest imię. I podsumowanie, no dobra, Xardas Ingelver, jesteśmy elfem, mężczyzną, magiem, w historii żałobna gwardia, aha, to tylko do historii bardziej, no, jakby, to nie, że będę miał czary od nieumarłych. No okej, dobra, wybrałem. Dawne przygody, inkwizycja, aha, styl gry, no to ahoj, przygoda, czyli poziom normalny, zmień, czekajcie, sprawdzę dawne przygody. Dawne przygody Inkwizycja, czyli to jest poprzednia część. Morderczyni, Herold, Sędzia, Zbawczyni to niektóre z tytułów, którymi obdarzono Inkwizytorkę, gdy przewodziła organizacji stawiającej czoło państwom. Przed 8 laty światu zagroził katastrofalny wyłom w pustce, krainie magii i snów. Z biegiem okoliczności, zdaniem niektórych z rządzeniem losu. Na czele organizacji zwanej Inkwizycją stanęła pewna kobieta. Przemierzywszy wiele ziem i zyskawszy liczne poparcie, Inkwizytorka zamknęła wyłom i powstrzymała złoczyńcę, który stał za jego powstaniem. Podczas
Przez cały czas doradzał jej elf mag zwany Solasem. My też jesteśmy elfem magiem. Inkwizytorka odkryła jednak, że Solas jest w rzeczywistości dawnym elfim bogiem Fenharelemem, straszliwym wilkiem. Zamierzał on przywrócić światu pierwotny stan, kiedy pustka i fizyczna rzeczywistość była jednością. Solas utrzymywał, że żałuje licznych istnień, które to pochłonie, ale twierdził, że nie ma innego sposobu na naprawienie jego zdaniem nieodwracalnie zepsutego świata. Następnie straszliwy wilk zniknął, ale inkwizytorka przysięgała go znaleźć. Dokonaj zmian. Możemy zmienić historię w poprzedniej części, czy co? To jest jej rodowód, imię, okej, okay, edycja. Aha, bo ona może być mężczyzną albo na przykład człowiekiem. Nie, dobra, niech będzie elfem. Ale wolę ten wybór. Dzień dobry. Imię, no to jej wymyślać nie będę, po prostu zobaczymy. O, Shan było dobre. Coś z losowych. Isha. Isha Lavalan. Lavalan, czy jakoś tak. Isha. Ale poleciałem dalej. Osla. Osla, nie no, Osla nie. Zea. Właśnie jakieś krótkie. Jakieś króciutkie. Anna. Ładne imię, Anna. Ale żeby pasowało do elfa. Jean. Ivy. O, już wracamy. Shan. Bo chyba tutaj byliśmy. To Isha. Isha Lavalan. Głos. Jaki masz? Oj, jeszcze raz. Głos, głos, głos. Daj głos. It's good to see you again. Oj, straszny, nie. It's good to see you again. It's good to see you again. No muszę wybrać ten, jeden i drugi mi się nie podoba. No dobra, pełne nazwisko, rodowód jest, jest elfem, jest elfem. Jedziemy. Tak, zatwierdzamy. Opuść, personalizację, zamknij. Podsumowanie. Potwierdzamy, czy na pewno zapisać. Jasne, jedziemy z tematem. So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Monrathus, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? Na żądaniu się nie skończy. Pobij wszystkich, by zdobyć informacje. Porozmawiajmy o tym. Postaraj się przekonać właścicielkę baru do udzielenia informacji. Na żądaniu się nie skończy. Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I'm not leaving until I know where she is. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. Not enough gold in the world for this. Varric, now! Meet Bianca. She'd like you to stay a while. Nevgalis. Dumart Plaza. The Venatori cultists took her to Dumart Plaza.
Thanks. Your friend Evgalus. He's at Dumont Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. Miałem twoje wsparcie. Fakt, ale się udało. Każdy sposób dobry. Miałem twoje wsparcie. To będzie nasz chyba ziomeczek. Wary kontentował, że od słów preferujesz coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Dobra, jedziemy. Miałem twoje wsparcie. What did I have to worry about? You were there watching my back. Yeah, yeah. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solas, I believe her. Zaczynamy. Ej, dobra. Bardzo ładnie to wygląda, nie? Na razie nie mogę szybciej się poruszać. Daj monetę. Masz. Jesteś elfem, widzę to. To swój. Pewnie będzie samouczek, taki prolog. Jak walczyć i tak dalej. That ritual is going to tear down the veil. O, przeszedłem przez niego jak duch. From the fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Wait! But I didn't do anything! Get down! Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathus. We've got to help her. Don't have time to get arrested, especially if we... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solas before it finishes. Let's go! No to idziemy go powstrzymać. O, mogę biegać, mogę biegać. Ty w tą stronę biegniesz? A poczekaj, panie, pan. Stąd przyszliśmy. Nie można nic zbierać? Pewnie będzie można. Dobra, jedziemy! O kurczaki. Dobra, to tylko ozdoba otoczenia. Z nimi nie walczymy. Zeżarło ją. Ale jajca. Zeżarło ją. Oj, ten też nie dał rady. Come on, this way. It should get us to Harding. Musimy go powstrzymać, szybko pędzimy. A skaczemy, dobra. Mam już sprint i skok. Czekam na walkę. You're safe now. Dobry. Get inside and bar the doors quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the fade in years. And what about you two? Are you okay? Czuję się wspaniale. Spieszy nam się. Dochodzimy do siebie. Czuję się wspaniale. Fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. Where's Nevgalis? Wasn't she at the meeting point? And Tori got to her first. Uhuhu, jest i kostur. Paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up! We've got company! W końcu.
podstawy walki. Wykonaj atak lekki przy rzuciu X. Użyj ataku lekkiego do 3 razy z rzędu, by uzyskać serię ataków. Ostatnie trafienie to atak końcowy, który wystrzeliwuje kilka pocisków naraz. A widzę, że tutaj pod B mamy unik. Taki teleport. Dostałem! Ten ostatni cios najlepszy, no. A, tu osłonę. Ale ja wolę unik. Fajny ten unik. Dobra waleczka, mikstury mamy pod strzałką w prawo, ale mało życia straciłem, to szkoda mi mikstury, nie wiem ile ona uzupełnia. Zobaczmy, o, znajdźka. Hajsy. To trzeba się rozejrzeć, widzę, że tutaj też coś może być. Są też hajsy. Dawać, nie przestawać. Dobra, możemy pędzić. Tu też coś może być, bo ślepy zaułek widzę na minimapce. No i jest. Dawaj mi tu. Moje, 6. Tutaj, ej, dużo tego. Trzeba zbierać. Będziemy mogli sobie coś kupić. No dobra. Za mną. Unik fajny. No jest grubo. Wyparował. Czekaj. Jak tuś złoto leży. O. Nic mi nie możesz. Mam kulę osłonną, leszczu. Doświadczonko rośnie. Mamy zniszczyć barierę? No to już jej nie ma. Mam coś pod Y-kiem. Wow! Naładował się ciekawy cios. Czyli to po środku to jest ten cios pod Y-kiem, dobra. Ale jak go mogę używać? On się ładuje jakoś, czekajcie. Aha! I teraz jest na maksa naładowany. Nasz kostur. Dobre. Podoba mi się i przepięknie ta gra wygląda, ale ciekawe jak to będzie wyglądało z fabułą i ogólnie z rozgrywką. Ale wygląda przepięknie. O, złoto! Jeszcze złoto, więcej złota! Dawać mi to! Na dół! Oho! Dzień doberek! Co to było? Magiczny strzał RB użyj, by wybrać nową zdolność. Magiczny strzał, jej użycie wymaga 50 punktów many. Ja tych zabiłem innym ciosem, dobra. O kurczaki, namierzony. Jest magiczny strzał. O ho ho. Teraz to mi możecie podskoczyć. Sardas w formie. A jeszcze coś mam pod strzałką na dół. O kurde, nie. Wow. Zamiast mojej laski mam jakąś kulkę i sztylet. Mam wrażenie, że to jest mocniejsze. No nie wiem, ciężko stwierdzić. Pewnie jest wyważony odpowiednio. O, coś tu leży. Żyćko pełne. Mamy 3 miksturki z 3 i jedziemy dalej. Zbadaj lodową barierę. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. Ona zamraża. The city have reason to hate me. Figured I'd play along, find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons, so I'm back on the job. Appreciate it.
Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solas. Nev, meet Rook. Harding and I found him a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but he tends to think in straight lines. Oho, kontroler mi odłączyło. Czemu? Dobra, już. Widzę, że sama się uratowałaś. Dobra robota z Venturi. Potrzebujemy informacji. Widzę, że sama się uratowałaś. We came prepared for a rescue. Looks like you were way ahead of us. A rescue? You're sweet. You said you had a lead? I haven't seen Solas in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go, before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god? Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. All citizens in the Canal District must remain in their homes. So if we do catch Solas, or the Dread Wolf, whatever he calls himself. Teraz już mamy czwórkę. Skład jest pełny. Oj, oni nie dali rady. Oni rady nie dali. No nie wszyscy dadzą. Ci też. Niestety. Są ofiary. Nic tu nie leży, nic tu nie leży. Mapka prowadzi na stół. No to jedziemy po linie na dół. O, spina się dobrze. Cwaniaczek. Zaraz, zaraz, się rozejrzyjmy tutaj. A, to jest zablokowane. Hajsy, dawać mi hajsy. Czyli musimy iść tu. Atak dystansowy. Przytrzymaj RT, aby skupić energię magiczną w wiązkę. Zużywa to manę, dobra. Ogólnie spoko, ale całą manę straciłem, prawie że. Nara leszczu. Jakoś poszło. Ta bariera jest przemocna, oni nic mi nie mogą zrobić. Rozumiem, gdyby to mi zużywało jakoś energię czy coś, ale tutaj nie ma paska energii. Za każdym razem leci pocisk, ja sobie naciskam tutaj osłonkę i jest gites majonez. Luzik arbuzik, nie? Chyba, że to od many zależy. Teraz mam 2 punkty many. Może jakbym nie miał many, to bym nie mógł tego zrobić. A w sumie jestem magiem, więc mana będzie często zużywana. Ciężko stwierdzić, bo na razie mamy taki ala prolog. Za bardzo nic tutaj nie możemy swobodnie pograć. Myślę, że w pierwszym odcinku zrobimy ten prolog. Calutki, nieważne ile by trwał. O, coś tu jest. Łańcuchy. Tam mogę iść. O, hajsy, hajsy, dawać hajsy. Hajsy widzę. Złoto wszędzie. Rozrzucają na podłodze. O, tutaj coś jest. Farba jeszcze świeża. Jesteśmy blisko. O! Mam
Magowie i czarodziejki mogą używać połączenia kuli i sztyletu. Użyj X, aby zaatakować kulą, a Y, by zaatakować sztyletem. Ataki kulą są o wiele szybsze niż ataki laską, lecz mają krótszy zasięg. Każde trafienie kulą nakłada na cel magiczny znak. Przy trzecim staje się on magiczną bombą. Ataki sztyletem Y doprowadzą do eksplozji magicznej bomby i zadania dużych dodatkowych obrażeń. No ja tą kulkę już zmieniałem wcześniej na nią. Dobra, już spadłem załatwiony, po prostu miałem go źle podłączonego. Już to się nie pokaże. No, ta kulka jest mega mocna. Fajna, no tylko że krótszy zasięg. No ale jestem magiem, potrzebuję laski. Co tu, co mamy? Zamknięte, no dobra. Ogólnie coś mi się zdało w komputerze z Bluetoothem i nie mogę... Muszę na kabel grać, nie? I wiesz co zrobiłem? Dlaczego to wyskoczyło? Jak podłączyłem do ładowarki, a nie do komputera. Uruchomiona. Dziwna sprawa z tym padem, ale dobra. Już wszystko jest, gitarka. Jeszcze coś tu znajdę? Nie. Kontynuuj badanie kryjówki. Nie, no pięknie to wygląda. Ta woda w ogóle i odbicie światła. No, masakra. Tu cieknie, to tutaj cieknie. Nie, no świetnie. Wydaje mi się, że to będzie świetna przygoda z tą gierką. Is Arlathan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. Demony! Jedziemy z nimi. Do spodu. A jest, patrzcie, nie mam many. I moja osłona jest na czerwono, pewnie nie działa. Bo many nie mam. O, już się robi bardziej niebieska. Tak, to od mana, dobra, dobra. Dobrze wiedzieć. Jedziemy dalej. A żyćko by się przydało uzupełnić. O właśnie. Czy ja go otrułem? Tym Y-kiem? Bo użyłem Y-ka i był otruty. Ciekawe. Możliwe, że to byłem ja. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem zablokować. Ha, w tych zielonych chyba jest żyćko, bo jakby nie było mikstury życia, też są zielone. Chyba ta. No tych leszczy to po prostu trzy ataki. Ten trzeci jest mocniejszy i to wszystko wystarcza. Żyćko, żyćko, ja potrzebuję no minimalnie. O, siano, siano. Dziękuję, dziękuję. Kolejne siano. Dziękuję, dziękuję. Teraz tu? Potknął się. Wziął i się potknął. Fajny.
te magiczne, jak to się nazywało? Czekajcie, gdzie to jest? Ja tego użyłem teraz. Magiczny strzał jest mocny. Kurczaki jest mocny. Gdzie teraz? Chyba tu. Minimapka tak prowadzi. Nara leszcze. Fajne. Doświadczonko rośnie. Leveliki będą się nabijać. Wow, wow, wow. Demon pychy. No to już. Tak, to ja nakładam trucie. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. To błąd. Zakwestionuj plan Varricka. Uda ci się. Poprzyj plan. Oczywiście, że poprę. Uda ci się, chłopie. We've got your back. A Harding to potępia, ale Knave to pochwala. Thanks, Rock. Podział zdań. He's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons. Take care of the team for me. Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. Jedziemy! I hope Varric is getting through to Solus. Better swim fast. Can't hold these demons off forever. Łatwo poszło teraz. Szybciutko. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky,
Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right. You two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine. But you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Ja też jestem czarodziejem. Dobra, to Nave idzie ze mną? Nie, właśnie Harding. Ona idzie ze mną. Let's go, Harding. Nev, keep the demons off us. Mocno to pochwala. Mocno. No to jedziemy. Mamy wsparcie jedynego towarzysza. O, nie chciałbym tam spaść. Magiczna lawa. Chło. Ale rzeźnia. Niektóre przedmioty można zniszczyć. Kulą. Chyba zniszczone. Why tear down the veil? Knowing all the lives it'll cost. We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling. We need to push it. I'm with you. Together. Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Dobranoc. A Varric pewnie przeżyje. O, przeszliśmy prolog. Dragon Age. Pewnie przeżyje, to jest zbyt ważna postać, nie? Żeby padł z jakiegoś sztyletu w klatę. Zatrutego. You have no idea what you have done. Soulless. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here?
Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Chciałbym się obudzić. Dobra, gadaj. To Fortol. Dobra, gadaj. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the Blighted Elven Gods walk free. Dlaczego mam ci wierzyć? Jasne, jesteś bohaterem. Ty ich wypuściłeś. No i ta trzecia odpowiedź mi najbardziej pasuje. Thanks to me. I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is... quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago. But I am certain you will be fine. Dobra, zaczynam się niepokoić. To twoja wina, żebyś wiedział. Daruj sobie ten sarkazm. Dobra, to twoja wina. Your ritual let the gods loose. You don't get to sit back and look smug. What else could I possibly do? I do not have my ritual dagger. I do not have the network of mirrors that took me from the lighthouse across the world. I have nothing as the gods threaten this world again. All because you disrupted my ritual. You mean when I stopped you from covering the world with demons? You will soon see what I was trying to prevent. Elgenan and Gilanane are your problem to solve. This is your responsibility now. No, decyzja zapadła. Why? Why tear down you the veil? You need to listen. You want me to take the shot? No! O, mówiłem, że przeżyję. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay, but I saw Solas stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse, and it'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. No trzeba będzie go przeprosić, bo to nasza zła decyzja spowodowała, że on tam poszedł i dostał sztylet, ale cię potrzebuje, jest gorzej niż myślisz, a co daje więcej? Aha, dodatkowe pytanie, jakieś pewnie poboczne. No dobra, co właściwie się stało? What happened? I did my best to talk sense into Solas, but of course he wasn't listening. He never does. The plan did go a little wrong. Yeah. Nev got everyone out, by the skin of her teeth mostly. And before you start worrying, Harding will be fine. She's made of sterner stuff than either one of us. Or, at least, she's a lot tougher than me. Przepraszam, Variku. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. It isn't over, though. We trapped Solas in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. I remember your disagreement with senior watchers about how to handle that undead rebellion. There's a reason I dragged you into this whole Solas mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake. Oj, są mi konsekwencje naszych wyborów. Jest ranna. No, ktoś musiał być. Fine.
I was just going to stretch my legs. Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the Illuvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Nev. She's outside, looking around. There's a room with a table down the stairs. I'll meet you there. Go ahead, Rook. Me... I need to sleep. See you later, kid. See you later. Teraz będziemy mieli swobodę w graniu pewnie już. Tak jest, nowe zadanie, cień starożytnego Arlathanu. Otwórz dziennik, to sobie otworzymy na początku następnego odcineczka, bo zbliżamy się do końca, kończymy. Prolog wydaje mi się, że już jest za nami. Oczywiście dajcie znać w sekcji komentarzy, czy dźwięk jest ok, czy jest dobrze dopasowany. Co myślicie o tej grze, też piszcie. Czekam z niecierpliwością, a ja się żegnam. Trzymajcie się, siema!